Edukacyjna gmina Małopolski 2021. Na górze planszy logotypy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Województwa Małopolskiego. Na dole zestawienie logotypów zawierające od lewej znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flagę Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak Województwa Małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny. Film promocyjny zrealizowany jest w ramach nagrody Grand Prix konkursu Edukacyjna Gmina Małopolski 2021 zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucję Województwa Małopolskiego. Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego. Wypowiada się w gabinecie. Stoi na tle flag Polski, Małopolski i Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Grand Prix Edukacyjna Gmina Małopolski 2021 otrzymuje gmina Wietrzychowice. Gratulujemy serdecznie gminie. Na ręce pana wójta Tomasza Banka składamy serdeczne gratulacje. Szczególnie, że po raz pierwszy w historii konkursu gmina Wietrzychowice drugi raz sięgnęła po główny laur. Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, wręcza nagrodę na ręce wójta gminy Wietrzychowice. W trakcie wypowiedzi, ujęcia z wręczania statuetki dyplomu oraz kosza z kwiatami w gabinecie wójta. Jeszcze nigdy w historii naszego konkursu żadna z gmin nie otrzymała tego tytułu dwukrotnie. Państwa gminie to się udało. Nie tylko wykazaliście się pomysłowością w formie przekazu, ale angażowaliście się we wszystkie nasze akcje promujące uczenie się przez całe życie. Gratuluję innowacyjnego podejścia i świetnego wyczucia reklamowego. Z pewnością to przekona mieszkańców do idei uczenia się przez całe życie, dlatego z przyjemnością wręczam panu statuetkę edukacyjnej gminy Małopolski. Tomasz Banek, wójt gminy Wietrzychowica. Stoi w gabinecie, w tle godło Polski i herb Wietrzychowic. Serdecznie dziękuję całej kapitule za docenienie. Dziękuję wszystkim tym, którzy angażowali się tutaj spośród pracowników i dzięki temu zaangażowaniu możemy cieszyć się z posiadania drugiej statuetki edukacyjnej gminy Małopolskiej. Tak, warto się uczyć. Przekazywaliśmy to na co dzień. Cieszymy się ogromnie, że Urząd Pracy przedstawia tego typu projekty po to, żeby zachęcać mieszkańców do nieustannego rozwijania się. Napis: Poznajmy gminę Wietrzychowice. W tle widoki zagospodarowanych terenów oraz ujęcia z lotu ptaka prezentujące walory krajobrazowe gminy. Zachęcam Państwa, aby spędzić chwilę w gminie Wietrzychowice. Chciałbym odkryć przed Państwem nasz największy skarb. Czyli naszych mieszkańców. Od wieków dzięki wspólnym działaniu stwarzamy możliwości rozwoju naszej małej ojczyzny. Ważnym fundamentem tego rozwoju jest edukacja. Jesteśmy dumni, gdyż dwukrotnie zdobyliśmy laur edukacyjnej gminy Małopolski. My, mieszkańcy gminy Wietrzychowice, wspólnie dbamy i powiększamy nasze lokalne skarby turystyczne. Tutaj należy wymienić przepiękne jezioro Święcone z niezwykłą legendą oraz jezioro Przystajnie, które są także naturalnymi łowiskami ryb. Cypel, w którym Dunajec spada do Wisły. Ścieżki rowerowe biegnące na koronach wałów. Izba Pamięci Jana Pawła II. Dom arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Ogród
hortiterapii, basen, i grotę solną, przeprawę promową na Dunajcu, czy też cmentarze wojenne i wiele innych. Dbamy o naszą przyszłość, stawiając na edukację naszych mieszkańców od noworodka po seniora. Na terenie gminy Wierzchowice prowadzi swoją działalność żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa. Monika Bochenek-Król, dyrektor żłobka i wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Wietrzychowicach. W trakcie wypowiedzi ujęcia przedszkola, placu zabaw, widoku szkoły z lotu ptaka, boiska szkolnego. Przedszkole to etap, który przygotowuje młodsze dzieci do szkoły. Chcemy, aby czuły się tu dobrze. Stale poszerzamy bazę dydaktyczną, szukamy nowych metod pracy. W przedszkolu dzieci rozwijają się, zdobywają nowe umiejętności, które później wykorzystują w szkole. Do szkoły podstawowej uczęszcza ponad 200 uczniów. Nasza szkoła ciągle się rozwija. Nauczyciele biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Korzystamy z projektów i programów, jak na przykład Przypływam, Odkrywam Małopolskę. Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć, które rozwijają ich zainteresowania i umiejętności. Biorą udział w zawodach i konkursach na różnych szczeblach. Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Zapewnia uczniom właściwą opiekę psychologiczną i daje możliwość wszechstronnego rozwoju. Tomasz Banek. Stawiamy na edukację przez lokalną kulturę. Jadwiga Gorla, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach. W trakcie wypowiedzi ujęcia z uroczystości organizowanych przez gminę. W naszym bogatym kalendarzu oferujemy m.in. imprezy takie jak Dzień Dziecka, bajkowe przebranie. Następną imprezą jest memoriał organizowany w Miechowicach Małych na cześć pułkownika Władysława Kabata. Mamy święto fasoli. W naszej gminie organizowane są również zawody rybackie. Mamy wielu rybaków. Bardzo chętnie zapraszamy na takie zawody do naszej gminy. Jest to bardzo wielka atrakcja, ponieważ posiadamy też swoje jeziora. Jolanta Kabat-Kozińska, wicedyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach. W trakcie wypowiedzi ujęcia biblioteki, panorama Sikorzyc z lotu ptaka, zdjęcie Tadeusza Nowaka siedzącego na wzgórzu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w bibliotece w Wietrzychowicach, która od 2017 roku jest imienia Tadeusza Nowaka. Tadeusz Nowak to poeta, prozaik, jeden z najwybitniejszych twórców nurtu wiejskiego w XX wieku, urodził się w Sikorzycach w naszej gminie. W swojej twórczości silnie nawiązywał do rodzinnej wsi, która stała się miejscem akcji większości jego opowiadań i powieści. Tomasz Banek. Ujęcie ludzi wychodzących z kościoła. Nasi mieszkańcy chętnie udzielają się w organizacjach non-profit, działając w kołach gospodyń, strażach pożarnych, różnych stowarzyszeniach oraz fundacjach. Urszula Kogut, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jadownikach Mokrych. W trakcie wypowiedzi ujęcia z dożynek. Naszą tradycją jest uczestnictwo w dożynkach. Wijemy wieńce, uczymy się przyśpiewek, czyli ośpiewania tego wieńca. Następną naszą tradycją w obchodach dożynek jest stoisko. Na tym stoisku są przygotowane różne dania, ale najwięcej jest ciasta. Krzysztof Kocialski, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietrzychowicach. W
W trakcie wypowiedzi ujęcia remizy strażackiej, nagrania z zawodów strażackich oraz prezentacji sprzętu. Na terenie naszej gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki z terenu naszej gminy prowadzą działalność społeczną, taką jak realizacja zawodów sportowo-pożarniczych. Również promujemy działalność Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez prezentowanie naszego sprzętu, naszych umiejętności w gronie najmłodszych mieszkańców. Marcin Kałuża, strażak w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. W trakcie wypowiedzi ujęcie wręczania medalu dla drucha Ochotniczej Straży Pożarnej. Co najważniejsze, trzymamy się zasady, aby być z ludźmi i dla ludzi. Ksiądz Marek Kogut, dyrektor ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych. W trakcie wypowiedzi ujęcia ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych z lotu ptaka, domu papieskiego i ogrodu hortiterapii. Pomysłodawcą, założycielem, takim inicjatorem, promotorem budowy ośrodka w Jadownikach Mokrych był arcybiskup Józef Kowalczyk, rodak ziemi jadownickiej. Ośrodek, który funkcjonuje już 22 lata, służy pomocą osobom niepełnosprawnym, nie tylko dzieciom, ale też ludziom dorosłym pochodzącym tu z naszej lokalnej społeczności. Pod jednym dachem mieszczą się tam różne jednostki, które są nastawione na pomoc, rehabilitację, edukację. Tomasz Banek. Mamy na terenie także kluby sportowe. Tomasz Banek. W trakcie wypowiedzi ujęcia z każdego sołectwa Wietrzychowic, czyli z Dęblina, Jadownik Mokrych, Miechowic Małych, Miechowic Wielkich, Nowopola, Pałuszyc, Sikorzyc, Woli Rogowskiej i Wietrzychowic. Będzie mi bardzo miło, gdy spotkamy się w Wietrzychowicach. Monika Bochenek-Król. Spotkajmy się w Wietrzychowicach. Jolanta Kabat-Kozińska. Spotkajmy się w Wietrzychowicach. Urszula Kogut. Spotkajmy się w Wietrzychowicach. Krzysztof Kocialski. Spotkajmy się w Wietrzychowicach. Andrzej Pudełko, prezes klubu LKS Wietrzychowice. Spotkajmy się w Wietrzychowicach. Marcin Kałuża. Spotkajmy się w Wietrzychowicach. Ksiądz Marek Kogut. Spotkajmy się w Wietrzychowicach. W tle ujęcie z lotu ptaka prezentujące krajobraz gminy Wietrzychowice przy zachodzie słońca. Na środku napis: spotkajmy się w Wietrzychowicach. Napis znika, pojawia się inny. Gmina Wietrzychowice. Napis znika i pojawia się inny. W filmie wykorzystano zdjęcia i nagrania udostępnione przez gminę Wietrzychowice. Plansza końcowa z napisem film współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na górze planszy logotypy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Województwa Małopolskiego. Na dole zestawienie logotypów zawierające od lewej znak funduszy europejskich z podpisem Program Regionalny, flagę Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.